Halo, halo, dzień do person, bardzo serdeczny, z tej strony gospodarz tego kanału, czyli po prostu Simon, a witam was serdecznie na kanale MRCH Śląsk. I nie inaczej, witam was w serii Niecodzienny MRCH Śląsk, czyli serii, której ogrywam na obecną chwilę dwa tytuły. Jest to Far Cry 6, co drugi piątek z wujkiem Bohunem, a tydzień później ujawnia się Dziedzictwo Hogwardu, czyli w gra, w której jesteśmy teraz, czyli Hogwarts Legacy. I witam was w grze o tym samym tytule, tak samo jak nazywa się playlista. Witam was serdecznie wraz z synem Franciszkiem. Dzień dobry, powiedz. No właśnie, Frania ma... A jeszcze raz powiedz. Mikrofon ci się rozładował, ale to nic, chyba było ci słychać na tym. Także będziemy jednak na jednym mikrofonie. Daj, tego też będziemy ładować. Trudno się mówi. No i co? No i witamy was bardzo serdecznie. A powiedz coś teraz. Dobra, słychać cię z tego mikrofonu. Ja go dam trochę bliżej do ciebie. No i tyle, ale teraz cię będę zasłaniał. Tak źle, tak niedobrze, nie, Franiu? Tak się, nie, bo to cię nie będzie widać w ogóle wtedy. Widzisz? I będziesz za mikrofon. Nie, zrób normalnie, chodź. Te ramię jest za długie, muszę go skrócić. Muszę go wziąć na warsztat i skrócić. I wtedy będzie git, nie? Francuś? No bo tu zawadza, tam... Tak, tu zawadza, tam zawadza, tu przeszkadza, tam przeszkadza. Z tymi ramieniami to zawsze jest odwieczny problem, powiem wam szczerze. I nic się z tym nie da zrobić. Czekajcie, jeszcze trochę to tu poprawię, tak o. A jak będzie ramię za długie? Dobra, jeszcze zmienię próg otwarcia, żeby Frania dobrze łapało. Jak będzie coś nie tak, mam nadzieję, że nie będzie. Tu zmienimy na te 25, co było. Powiedz coś teraz, Franio. Cześć. A coś innego niż cześć? Jak się macie? Siema. Dobra, słychać Franka dobrze. Słychać, widać, także jest wszystko ok. My jesteśmy w tym miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Tu się rozstaliśmy z tym goblinem. No i tam wytyczone były... O, jest ten goblin nawet tu jeszcze. I wytyczone były tam kolejne rzeczy. Ja sobie wejdę tylko w misję. No i co? No i będziemy... No sprawdzimy, co tutaj jeszcze mamy do roboty. Rozwijaj umiejętności magiczne, by uzyskać dostęp do następnej próby. Spotkaj się ze Smykiem, spotkaj się z Sebastianem Feldrockiem. Także jak widzicie, nie mam żadnego zadania fabularnego, bo zanim go zrobię, muszę wykonać inne pozostałe magiczne próby. Także no co, no ja idę poszukać tego się ze Smykiem. Da się to jakoś śledzić? Spotkaj się z Sebastianem Feldwordem, odwiedź Smyka. Dobra, da się, czyli oznacz misję. Zlokalizuj na mapie, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, tutaj gdzieś. No to ja sobie szybko, wiecie, na zasadzie szybkiej podróży machnę się gdzieś tutaj. O, no tu mam zakryty proszek fiu, ale może tu. O, właśnie tu. I będziemy szli do tego Sebastiana, czy jak mu tam leci, Smyka, do Smyka, tak? Smyk to jest taki sklep z zabawkami dla dzieci, wiesz? Ja już kupiłem. Co kupiłeś? Pochwal się, gdzie byłeś w ogóle. No w Smyku. Nie, ale gdzie byliśmy? Kupić rzeczy. Nie, teraz na weekend gdzie byliśmy? U jakiejś babci starej. Starszej, a nie starej, u pani Irenki. Znaczy ogólnie wyjazd wyszedł bardzo spontanicznie. No możesz. Wyjazd wyszedł bardzo spontanicznie, bo okazało się, że no nie zdążyłem w czwartek wysłać kurierem sprzętu dla DJ-ów. O, patrz, jakieś drzwi się pokazały. Nie możemy sobie tam wejść. Idziemy? Nie widziałem. No. No i w piątek po prostu jak skończyłem je, jak to dokończyłem przed wysyłką, no po prostu wsiadłem w auto. Z Gredek. Cicho, cicho, że cię widzi. Smyk zauważył tę torbę w pokoju innego dnia. Musisz jej potrzebować. Co to za czary się dzieją? Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see,
The room knew exactly what you needed, and luckily, Dee can show you how to best use the knapsack and where. No i dostaliśmy taką torbę, do której będziemy mogli zwierzęta ten. On nam teraz pokaże, jak tego używać. Tak, no. No dobra, to idziemy od razu, Smyku. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. No to idziemy na wycieczkę z naszym Smykiem. No i co? No i pojechaliśmy. W nocy szukaliśmy, znaczy w nocy, o 21 wyjeżdżaliśmy i szukaliśmy na szybko noclegu. I znaleźliśmy noclegi u pani Irenki, nie? Która była bardzo sympatyczna, miła i gościnna, nie? To była taka agroturystyka u pani w prywatnym domu. 6 pokoi bodajże, czy 5 miała na wynajem. Jeden z nich wynajęliśmy my. I było fajnie, nie? I jakie wycieczki zrobiliśmy? Gdzie byliśmy? Co odwiedziliśmy? Franek! To o tym opowiemy może później. Czekaj, poczytam tylko. Dobra, przestał gadać nasz Smyk. Ogólnie, no było to tak, że... Czekaj, co mamy? Jesteśmy na miejscu. Stój. Smyk lubi tu przychodzić i patrzy na magiczne zwierzęta, zwłaszcza na stado pówków. Pówki! All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puff skein, and in it'll go. All right. Dobra, to spróbujemy najpierw jeszcze to zrobić. Czekajcie, idziemy do tego pupka. Naciśnij T. O, dobra, to musimy tutaj przyznać sobie gdzieś. Na przykład tu. Okej. I teraz mamy użyć tego. Hop. Ciach! I zwierzątko jest z nami. Super. I co teraz? Uratuj 10 zwierząt. No to idziemy do następnego. Cyk. I pupek. Torba borba. Enedue rikio takie. Chodź tu do mnie. Będziesz ptakiem. Ale one uciekają. One wcale nie chcą iść do tej torby. Co to za ratowanie? To żadne ratowanie jest. Ej, pufek, chodź tu! Aj. Nie utrudniaj, nie zrobię ci krzywdy. No uciekają, no właśnie. Tak nie można. No dawaj, chodź tu. Czemu one tak uciekają, że ja im nic nie chcę zrobić, tylko schować ich do torby po prostu. Cyk, mam cię. Skakuj. Nie ma uciekania. I następni również. Zapraszam. Nie ma uciekania. Następny do kolekcji. Jeszcze 6, Franek. Jeszcze 6. Ci od zaskoczenia go. Pyk i zaskoknięty. Łaź do torby. Gdzieś tam po las. Mamy jeszcze jednego. I cyk. I do torby. Hop. Chcesz też spróbować? Tak. Musimy znaleźć jakiegoś. Czekaj, bo tu już nie ma więcej. Jest tu jeszcze jakiś pufek? Halo? Nie to. Czy jest jakiś pufek jeszcze? I managed to rescue a puffskin. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskin. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobbernol, perhaps. O nie, teraz musimy innego. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Ten Smyk bardzo dużo widzi, jak nas krata. Whenever you're ready. Spotkaj się ze Smykiem z pobliżu. Dobra, to musimy teraz się tam przenieść. Zobaczymy, jak to jest daleko. O nie, no nie będziemy tyle szli. Będziemy tyle szli, bo nie mamy. Tu mamy trochę bliżej, dobra. Szybką podróż, ale więcej nie mamy szybkiej podróży, więc trzeba to przelecieć.
Ale spoko, bo może sobie coś pozbieramy, coś ogarniemy, także nie będzie tak źle. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, nie? Dawaj na strzałkę do przodu. Jedziemy tu. Na wóz, znaczy się. Jejku, co to tam skrzeczało tak? Rydek. Idziemy, idziemy. Tak totalnie, bez ciemy. Ej, a co ja tu jestem? Stój, stój, stój. Jedną rzecz muszę sprawdzić. A nie, dobra, idź. Potego, potego. Gdzie te fikołki? No robię. Tu. Nie tam, gdzie ty robisz. Tu, popatrz. Tu. Tu. Ale dobra, bo się zmęczy. Czekaj, bo będziemy musieli walczyć, jak oni... Ej, jakieś kłusownicy tu są. O, czekaj, ja im zrobię. Teraz to czekaj. I ciach. Jeszcze tam jest. Czemu on ma jakiś ten... O, masz, gnido. Nie, ale wygadę z tym skrzynię i go walnie. Czekaj, pozbiera... No, co robisz? Pranuś! No ale po co? Jak ja chciałem tu pozbierać z niego to co mogę, a ty mi tu... Nie możesz sobie tak naciskać co chcesz, ja ci powiem co kiedy możesz. Jeszcze jesteś młody i nie wiesz jak się gra. Uratowaliśmy część zwierzątek dzięki temu, że... Co tu jest? Co z tym można zrobić? Nie, nie, nie. To nie jest poszczelać. Tu z tym jest jakieś zadanie związane, widzisz? O, ja wiem, co trzeba z tym zrobić. Patrz. Nie, nie da się tak? A może tak? Tak, nie, to może... Tak? Też nie. Zebrałem grzybki. Ej. Nie naciskaj mi na zaklęcia, bo potem ich będzie brakować. Co miałem z tym zrobić, z tymi kulami? Czekaj, coś tu też jest do zebrania. Muchy siatko skrzydłe. Co tu można zrobić? Czekaj, damy tu lumos. Mamy tu gdzieś lumos? Nie mam, muszę sobie dodać zaklęcie. Lumos. Lumos, 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 to było które? Tu jest lumos. Lumosa. Lumos. Revelio. Jak to się... Jak to się robi? No właśnie. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Nigdy nie wiem jak te zagadki Merlina rozwiązać. Będę musiał na YouTubie sobie podejrzeć, bo zawsze coś źle robię. Może wy mi napiszecie. Będę bardzo wdzięczny oczywiście. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz poprawię. Tutaj. Muszę to sobie zdać tu. A to sobie rozwinąć tu. I to sobie dźwignąć tu. Aha, czemu nagrywamy bez green screena? Z tego względu, że no mieliśmy grać na te dwa mikrofony. A ja green screena robię przez Nvidia Experience. A co za tym idzie? No tam nie da się wybrać dwóch mikrofonów i od Frania mikrofon byłby opóźniony, także... Tu jeszcze coś jest. Może to jeszcze ma jakiś związek z tym. Co? No zrobiłem wszystkie i dalej się tam
Nic nie dzieje. Może tu się jeszcze trzeba gdzieś podspinać? No nie da się tu podspinać. A może te twoje jakieś mają wpływ na to? Też nie. Nie ma tu nic więcej. No czekaj, bo teraz spadniemy stąd. No jeszcze w łeb. Czy on się umie spinać po ścianach? Nie wiem, ale chyba mój otwór. Czekaj, a czemu my nie lecimy na miotle właśnie? Właśnie, właśnie. Gdzie jest miotła? Odcinek nagrywamy. Gdzie miotła? No nie pamiętam, R chyba była miotła? Nie. A te? Też nie. Ej, jak się używało miotły? Kurczę, jak ja dużo rzeczy pozapominałem stąd. Ale najgorsze jest na warsztacie, że nikt nie umie znaleźć. Franuś. Franuś, czy ty za dużo nie mówisz? Nie mówię. No mówisz chyba trochę za dużo. Nie, nie, nie. Gdzie jest miotła? Kurde, nie pamiętam jak się na miotle latało. No nic, trudno. Idziemy z buta, bo na miotle to byśmy tam ekspresowo dolecieli. A musimy iść z buta. Co to się? Mamy jakiegoś potwora tutaj. I cyk! I ciach go w łeb! I jeszcze raz. I po chłopie. Co to był za jakiś czarnoksiężnik? Czekaj, bo tu mamy coś do zebrania. A nie. Gniazdo jest pełne na wyposażenie. Udzielić jaka dobra żona. Kawkę przynosi pod nos. Której nie dopiłem ze śniadania i od razu idzie mi zrobić następną, nie? Wspaniała moja żona Ania. Jeszcze drugie. Tak jest. Bieramy. No to idź. Butan. Tu będzie zgredek. Jest nasz zgredek. Znaczy nie, to nie zgredek. To jest jak on się nazywa? Smyk. Smyk. Porozmawiaj ze smykiem. Hello, Deke. Should we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The Jobbernauts are just here in this large tree. If it's helpful, Deke has seen an excellent use to slow flying beasts. Tak na live jeszcze, wiesz co, to już mogłeś się nie pytać. Jeśli to pomoże, to Smyk wiedział, że można użyć lewioso do spowolnienia latających zwierząt. Łatwiej wtedy złapać je w kapsak. Spróbuję uratować memro. Co się, jeśli nie znajdę żadnych zwierząt? Nie ruszaj tego mikrofonu! Daj się przesunąć, będzie w kamerze, nie widać. No. Właśnie. Czekaj, bo on mi tłumaczy. Ale Smyk jest wdzięczny, że mieszka w Hogwarcie, gdzie można opiekować się zwierzętami i zadość uczynić krzywdom, których dopuścił się na polecenie swojego pana. Jakieś wskazówki, rady odnośnie ratowania tych bardziej nieuchwytnych zwierząt? Lewiosa jest pomocny nie tylko w przypadku latających zwierząt, ale też tych, które z zasady ciężko złapać. O proszę. Spróbuj rzucić to zaklęcie następnym razem, gdy napotkasz niewielkie lub nieuchwytne zwierzę. Okej, okay, co jeśli nie znajdę żadnych zwierząt w ich naturalnym środowisku? Magiczne zwierzęta nie oddalają się zbytnio od swoich siedzib. Rozejrzyj się w ich pobliżu lub poczekaj, aż wrócą. Okej, okay, spróbuję uratować jakiegoś memortka. Powodzenia, Smyk będzie czekał. Jakiego memortka? No memortek. Tak się nazywa ten zwierzątek, co muszę go uratować. O, już jest chyba jeden. Czekaj, czekaj, czekaj. Musimy zaklęcie, lewioso. Gdzie on jest? Cztery. No czekaj. Torba. Zwierzęta poza zasięgiem ratowania. O, jest. Torba, borba, enedwerike frake. Już go zabiłeś. Nie zabiłem go. Rzuciłem na niego lewiosa, zobacz. I... Tyk, mam cię! Chodź do sakwy! Ratuj do tej torby! Hurra! Pięknie udało mi się! Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Nie Lumos, lewiosa.
No chodź tu. Mamy go i teraz dawaj tu na jeden. Szybko, bo ucieknie na jeden. I na F. Gdzie? Tu, ja już trzymam. Bo on ucieknie. Jest! Jeszcze dwa. No to Leviosa! Leviosa! O, mamy go na jedynkę. Czekaj, musimy podejść do niego. Ale on spadł! Uwaga, co my nie spadniemy. Szybko jedynka, zanim spadnie! Dobra, pójdź tam. No chodź, nie uciekaj, ja ci nic nie zrobię. Ja ci tylko do torby wsadzę, będziesz uwięziony i tyle. No i ładnie. Jeszcze jakiś gdzieś tu biega? Albo go do klatki złapiemy. Halo, Memortek, jesteś tu gdzieś? Jest tam Memortek. Chodź tu do mnie, Memortku, cip cip, taś taś. O, i teraz uwaga. Tak. Leviosa. No, Memortku, ja ci nic nie zrobię, ja ci tylko dam w torbę. O nie, spadam. Ja potrzebuję miotły, a nie mam miotły. Gdzie jest moja miotła? Czy ja sprzedałem miotłę? Sprzedałeś, bo ja pod tamtych czasów sprzedałeś miotłę. Komu sprzedałem miotłę? Kimuś złodziejaszkowi? Gdzie jest moja miotła? Czekajcie. Wyposażenie. Czy ja mam miotły, czy ja sprzedałem miotłę? Miotła. No mam miotłę. Ulepszenie nawet mam miotły. To czemu ci się nie pójdę? No nie wiem. Wyposaż. No i mam miotły. I czemu nie mogę latać na miotle? Jak się używało miotły? A R? Nie, na T? Tu powinna być miotła. Ja to wiem, ja pamiętam. Tu nie, 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 tu nie. I możesz sobie zabrać ten nagar. Znowu nie. Gdzie się używało miotły? Na tabulatorze? Tu jest miotła! Haha! No i jak się latało do góry, do góry, do góry? Gonimy Memortka. Czekaj, bo on nam ucieknie. Gdzie on jest? Czekaj, na dole jest, na dole jest, na dole jest, na dole jest, na dole jest. Musimy na niego zrobić Leviosa. A jak się teraz spaliło z miotły? Nie wiem. B trzeba przytrzymać. Okej. Okay. I Leviosa. I stój tu, torba. I F, tu Franek, F, szybko, bo ucieknie. Nie na jedynkę, tu na F masz. Tu jest F, tu. Wy jak Franek. No. Dobra, idziemy teraz do tego, już pouratowywaliśmy. A miotłę może szybciej. Nie, tu się przejdziemy. Kto tu do mnie pisze, czekaj. Czekaj, bo ktoś do mnie napisał. Gierordek. Coś mi przyszło, ale nie wiem co. Smyk! O smyk, co ty tam czytasz? Ej, jaki bezsens. Dodałem ci ogłoszenie, że sprzedaję grzejnik. I już mi przyszło z Leroy Merlin, że czas na wymianę grzejnika. No. Deke hopes your Jobinol finds the knapsacks nice and cozy. Poachers want them for their benefits, and are not kind when they gather them. Czekaj, czy w pobliżu są jeszcze jakieś zwierzęta? Smyk wie tylko o stadzie Hulunbali. Mieszkają na polanie przy tej ścieżce. Aha, czyli zaś muszę za nim iść. Okej, okay. To my, jak on będzie daleko? Blisko, to wsiadamy na miotłę. Już teraz wiemy jak. Trzeba przytrzymać tab i wybrać miotłę i lecimy za nim. No to czekaj, no. No, lecimy. Ale do góry, chłopie. Tylko się do góry. No ja już lecę do góry, leć. Ty tylko do przodu leć. Wszystkiego naraz nie ogarniesz, synku. I zsiadamy. Hop. Nawet mega blisko. Czekaj, ja se odkryję tu. Już będziemy się tu mogli robić teleport. I rozmawiamy ze Smykiem. Czekaj. Cześć, Smyku.
Tak, lumbale zbierają się w pobliżu tego dużego drzewa ze spiralnym wzorem na przodzie, ale tylko w świetle księżyca. Czasami trzeba czekać aż do nocy, żeby je zdobyć, chyba że znasz jakiś sposób na przyspieszenie biegu czasu. Jak znalazłeś się w Hogwarcie? Prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a mooncalf then. Deke will be waiting for your return. No, tylko że teraz muszę czekać do nocy, nie? Ale to on nie może spać. Żebym ja wiedział, co to jest ta lumbala. Już wiesz? Czy to jest ten królik? Coś mam, ale nie mogę zebrać, bo jestem pełny. Muszę iść tam posprzedawać to. Za dużo. O, tu się coś pojawiło. Czekaj. Jest. Wingardium Leviosa. Zając, nie uciekaj mi. Ja ci nie chcę nic zrobić. Nie chcę mu nic zrobić. Lundbala to jest ten motyl. Tam coś jest? Czekaj, co tu jest? Łosioł! Aś ty poleciał! Musimy tu wszystkie zwierzęta. Takich dużych chyba się nie da. Da. Nie da się takich dużych. Ale tu mamy kilka. To chyba o te króliki chodzi, wiesz? Co to są te lumbale? Revelio. Chyba będziemy musieli po prostu poczekać do nocy. Dobra. Poczekamy sobie w takim razie do nocy. No bo co innego mamy zrobić? Jak nic nie zrobimy. Pada. A to pada. Pada deszcz? Na dworze? Pada. A tutaj pada. Będzie długa noc. No gdzie mam ich szukać? Czekajcie, może Zgredek mi coś podpowie. Nie ma. Zgredek tu był. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon. Jakąś lumbalę. Wychodzą tylko nocą, więc zależy, które dnia może być okej. A powiesz mi, co to jest ta lumbala? Znowu to samo. A czemu nie ma wyboru, co ja z nim chcę gadać? Nie widać cię w kamerze, Franuś. W ogóle zacząłem wątek o mikrofonie, w sensie o kamerze i wam nie dokończyłem. Ja nie używam green screena, tylko używamy tego. Po prostu Nvidia Experience. I tam nie da się dodać dwóch mikrofonów. No i niestety... nie używam dzisiaj tego, nie? A już, znaczy teraz się Franiowi ten mikrofon rozładował, więc mógłbym to zrobić, ale nie chcę już przerywać, tam te tło chyba aż tak bardzo wam nie będzie przeszkadzać. Gdzie jest ta lumbala? Halo, gdzie jest lumbala?
No tata, w noc musi. Może to jest to, co tam lata? To wskakuj na mnie tutaj. Ja wiem, że muszę w noc, ale jak mam zrobić noc? Nie da się przyspieszyć czasu chyba, nie? No nie da się tu nigdzie przyspieszyć czasu. Jest. Muchomorek jest. I królik był. Bieramy te królik. Ale on jest za szybkie. No właśnie. Revelio. No ale kto ci podpowie, jak my nie mamy live'a, tylko nagrywamy odcinek, kochanie. Mogą nam co najwyżej w komentarzach napisać, żebyśmy wiedzieli na przyszłość. Ej! No to! Skakuj na miotłę i leci. No nie dało się tego zrobić. Skakuj na miotłę i lecimy prosto za nim. Myślisz? Czy to pomoże? A może to jest to? Adam, czy wskakuj na miotłę i lecimy. O nie, chyba się zabije. O właśnie. Zginąłem. Nie. No dobra, przez przypadek to było, no. Musimy znowu moc. Co? Musimy znowu moc. Właśnie, ja tu po prostu chyba wrócę, jak będzie noc. Czekajcie, bo teraz jest... Teraz tu są jakieś te... Gdzie jest jakaś lumbala? Tu mamy teren poszukiwań, ale... Ale nie ma tu nigdzie. Żebym ja wiedział, co to jest ta lumbala, no tego przecież nie wezmę. To jest łoś. No nie no, przecież łososia nie wsadzę do torby, nie? Znaczy łosia, nie łososia. Dobra, spróbujemy na tej miotle, może tak jak ty mówisz. No. Tam ktoś idzie, czekaj, tam ktoś idzie. Stój, 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 stój. Ale nie za nisko. Ma być w górze. Ty w ogóle widzisz jakiegoś chłopa? No już mi uciekł. Lecimy. No gdzie jest ten zając? A czekaj, może gdzieś tutaj będę miał napisane, co to jest ta lumbala, czekaj. Bo talenty, kolekcje. Franek, co robisz? Talenty, co tu mam? Lenta. Nic tu nie mam. Ej, co ty robisz? Usiądź jak człowiek. Uciaku. Ja potem, nikt nie potem. A, mam jeden punkt talentu. No to działamy. No dobra, już mam. Dobra. No to w ogniu. Mhm. To załatwić. Poczekam na zapadnięcie zmroku. Okej, no czyli muszę po prostu poczekać. Wingardium Leviosa. Revelio. Już kamienia. Wingardium Leviosa. Nie, no motylka celowałem, ale motylka się nie da tu schować. Więc muszę po prostu poczekać, no.
Jeżeli znacie jakiś sposób, jak przyspieszyć czas do nocy, czy da się to zrobić inaczej niż przez łóżko w Hogwarcie, to będę wdzięczny za takie informacje. O, coś tam jest, coś tam jest. Och, coś to był? Jak już to łoś. Łosiu jeden, a nie łosoś. Zaś inaczej siedzisz i zaś cię nie widać za tego mikrofonu. Jestem jak Spider-Man. Nie zagryty. Ranek, co ty robisz? Przede wszystkim zostaw ten mikrofon w spokoju, okej? Okay? No. Ej, za wysoko, teraz zaś mnie nie widać. Ale teraz to cię nie będzie słychać. Musimy uciąć to ramię. Idź po kątówkę. Żartuję przecież. O, jest noc. Może przyjdzie w końcu jakaś. Zaczyna się noc. Czy przyjdzie to Lunbala? Gdzie jest ta Lunbala? No już jest noc przecież. Zapadł mrok, a Lunbali dalej nie widać. Nie, tu jest muchomor, proszę pana. Tu jest drugi muchomor. I trzeci muchomor. Gdzie są te rumbale? No właśnie. Przyszły te rumbale, czy nie przyszły? Czy one jak będzie... Chodźcie do torby. Może jak będzie jeszcze ciemno, to może przyjdą. A może jak będzie jeszcze ciemniej, to może przyjdą. Nie wiem, synu, nie mam pojęcia. Jesteś już u celu, no spoko. Gdzie jest rumbala? Z Gretku, jest noc. Znaczy nie z Gretku, tylko Smyku. Jest noc, a nie ma Runbali. Jest, 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 jest. To będzie to. Widziałeś, przyszła tu wiewiórka. Ale to o wiewiórki chodzi? Nie wiem, może tak. Halo wiewiórko, gdzie jesteś? Ja ją widziałam, jak tam szło. Chwila cięcia, bo mam ważny telefon. Okej, okay, po telefonie. Jesteśmy już z powrotem. No i co, nastała noc. Szukamy tu dalej tych zwierzaków, ale nic się tu nie pojawia. Nic a nic. Tam się coś w środku pojawiło. No ten portal. Aha, to nie, to jest ten portal tylko, no masz rację. Pojawiła się tu jakaś wiewiórka, ale mi szybko uciekła. Nie wiem, czy to jest to. O, znowu tu coś jest. Nie, niebieska nie ma. Trawa? Halo, no gdzie są te runbele? Czy jak to tam się nazywa? Patrzcie, muchomory możemy zbierać, ale tu jakieś lepsze grzyby już nie. Pojawił się mrok, zwierząt nie ma, chyba se to odpuszczę. I poczekam na wasze wskazówki. Halo, runbele. Tak na oślep rzucam tym lewiosa. Tam cały czas są te łosie, czy tam jelenie. O, 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 coś tu jest, coś tu jest. Coś tu jest, a ja nie wiem, co to jest. To jest mrok, ja nie wiem. A, torba tu jest, ale tam łosie. W tej torbie nie ma nic. Tam łosie. No właśnie, ale łosie to nie, wiesz. To tam same, bo... No same łosie widzimy, a nic więcej. Czekaj, coś przyleciało. Żebym jeszcze wiedział, co to jest i czego mam szukać, nie? Idę do tego z Gretka, może coś mi jeszcze powie. On tu dalej borok stoi i czeka nie wiadomo na co. Z Gretku, jest noc. What am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. No nic nam więcej nie powiedział. Oprócz tego, że trzeba na nie poczekać. To się ładuje? Dobra. Ranek, co robisz? Gdzie ty jeszcze na mnie wejdziesz? Masz krzesło, czemu nie siedzisz na swoim krześle? No, ja nie wiem, z czego ty się śmiejesz. Nie wiem, może jeszcze jest za mały mrok. Trzeba, nie wiem, lumos zaświecić, żeby do światła przyszły. Nie
coś tam było. Od jakiejś aktualizacji OBS-a mryga mi ekran, mryga mi OBS. Nie umiem z tym nic zrobić. Czemu są inne same dobre grzyby, nie ma lepszych? Kurczę, teraz nie wiem, czy to jest ptak. Czy to jest, nie wiem. Nie ptak. Nie lot, czy co to jest? Czy wiewiórka? Lunabale. Czekajcie, ja sobie wpiszę na Google, co to jest. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Lunabale. Ej, a Google nam nic nie pokaże. Google nam pokaże, nie bój się. To jest takie dziwne coś. I to nawet Lunabala, Harry Potter. I to nawet bardzo dziwne. A tak w ogóle to tak wygląda. No to teraz już wiemy przynajmniej czego szukać. O jest, widzisz? I po prostu było... Dobra, spróbujmy to... Znaleźć Google mamy. To postanowiło, co nam naszą haporę... I złapałem. Już się pojawiło. Google, jak tyś to znalazł? Ej, gdzie wy tak uciekacie? Pierdy! Dobra, jeszcze raz torba. Torba, borba. I... Czemu ona ucieka? Jak ja ją mam złapać? I'm only trying to help. To kochanie. Bo ja pożymowałam mamie na czyją szyszkę. No to dobrze, nie? Mama chce leniu. A, bo ja nie mam miejsca w tej torbie pewnie. Ta torba jest na pewno pełna. No. Mamy ino jedną torbę. Jak ja mam to złapać, jak w tej torbie coś mam? Za pełną torbę. No i popatrzcie, próbuję do torby złapać, ale do torby się nie da złapać. Bo jest chyba za pełna. O nie, udało się jednak, czyli trzeba parę razy. Czyli trzeba z tym walczyć. Dobra, uratujemy jeszcze jedną, spróbujemy. Tak. Mam cię i teraz cyk, torba. I muszę kilka razy, cyk, cyk, cyk. A. I to taki level hard. Jeszcze. Jaki fajny dźwięk, jak to złapie. Tym, tym, takie fanfary. Cyk, mamy ją, torba. Cyk, dwa. I trzy, wsiadaj do torby. Patrz teraz. Tym. Słyszałeś? No, a przemienisz tę słuchawkę? No, przemienię. Lunabale, gdzie wy jesteście jeszcze? O, tam jest, dobra. I Leviosa. Mam cię, Lunabalo. Wskakuj do torby. Torba, borba. Ene due rike takie. Chodź do torby, będziesz ptakiem. Ale śmieszny głos. Jeszcze jedna, chodź tu do mnie. Hop, hop, hop. Mam cię. Tam jest jeszcze mam druga. Cię. Nie, jest tam pełno. Ale one uciekają i są sprytne w tym, co robią. No co za skubana, ja nie chcę ci nic zrobić. Mam cię. I... Mam cię i do torby. I jeszcze raz i cyk. Zjedliśmy ją. Ale śmiesz. Wszystko już dobrze, już się nie bój, ja nie jestem kusownikiem. Mam cię. Ence pęce, w której ręce? Mam cię w torbie, wskakuj więcej. I jeszcze raz. I hop do torby! Jakie to jest fajne, a najlepszy jest ten dźwięk. Gdzie jest jeszcze jakaś Lunabala? Dobra, idziemy do Zgretka, mamy Lunabarę. Także... A czekaj, a może tamtego nie lota spróbujemy złapać? Uwaga, sowa, chodź tu! Sowo!
Sowo, chodź tu! Chodź tu! Nie umiemy, uciekła mi. Sowo się nie da. No, raczej. Chyba się nie da, no. Z Gretku, mam lula balę! Nie był śmieszny głos! Another beast, safe and sound. Super. See the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Ale był Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts. Ty to słyszysz? Let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Wróć do pokoju życzeń. No dobra, to wrócimy sobie do pokoju życzeń. Ale to już zrobimy szybką podróżą, tym bardziej, że jest noc. Także Hogwart. No, pyk. I mamy iść gdzie? Tutaj gdzieś to było. Gdzieś tu. No co to się dzisiaj wścieknęli wszyscy? Pauza. Dobra, jestem już z powrotem. Nie wiem, w którym momencie było cięcie. Bo co? Na co tu mam czekać? Bo jakiś Tomek dzwonił. Bo zadzwonił Tomcio, tak, właśnie. Także nie wiem, w którym momencie było cięcie. Co widzieliście, a co nie? Ej, co tu jest? Mam jakieś zadanie i powinienem tu poczekać, ale to ja nie chcę. Ja chcę teraz wrócić do pokoju życzeń. On jest tutaj. A czym on nie jest zamknięty? Nie, to on nie jest tutaj. Gdzie jest mój pokój życzeń? Halo? Tam mam iść. Co za głupi ja. UPI. A może znajdziemy to, co mieliśmy tam po ciemku znaleźć? Coś. Wiem, gdzie muszę iść, żeby to znaleźć. Ostatnio mi się przypomniało później. Także za chwileczkę musimy się do Hogsmeade wybrać, jeszcze póki jest mrok. Bo tam jest ten jeden chłopek, którego potrzebuję. Wejdź. Idziemy, zobaczymy, co on od nas chce. Też za długo nie będę nagrywał dzisiaj, bo o 13 muszę być już u lekarza, bo robię sobie badania okresowe. Czekaj! Pokażmy uratowanym przez ciebie magicznym zwierzętom ich nowy dom. I teraz ich tu muszę z tej torby wrzucić. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Yes. Heavens! Coś ty zrobił? Coś wyczarował, ale nie wiem co. You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Ale dziwna misja. Ja wyczarowałem nowy las dla zwierzątek. Patrzcie to. Ale ta gra ma ładną grafikę. No coś pięknego. Patrzcie te kolory. Te kłosy trawy. Te włosy od tego smyka. Z włosy od mojego Harry'ego. A za co? Wypuść! Menażerii uratowane zwierzęta. Ale jak mam to zrobić? Na H. Cicho być. Dobra, aktywne zwierzęta. Dodaj zwierzę do menażerii. Wypuść. Okej. Okay. Styk. Styk. I cyk. Ty tam musisz wszystkie wypuścić? No, ja ich złapałem mnóstwo, a wyszły po jednym. Bez sensu. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold?
Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for jeszcze them. Ja będę mógł sprzedawać. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskin hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Jesteś barbarzyńcą. Najpierw każesz mi ocalać zwierzęca, a teraz mówisz, że z pufka mogę zrobić futro. Zaopiekowane magiczne zwierzęta dostarczają materiałów o magicznych właściwościach. Karma i szczotka dla zwierząt to jedne ze sposobów dbania o zwierzęta. Naciśnij te. No ja wiem, że szczotka, no. Szczotka i karma, no. Dobra. Naciśnij te i podświetl karmę lub szczotkę dla zwierząt. Tutaj dwójeczka, pyk. Most excellent. Tego nakarmimy. Nie chciałem cię tak zrobić, tylko... Tobie chcę dać jedzonko. Hop, i tobie też jedzonko, hop. I tamtemu też dać. Temu ptaszkowi też bym dał, no ale uciekł mi, nie? Dałem, okej. Okay. Tego trzeba jeszcze wyszczotkować. To tu. Tego też jeszcze raz wyszczotkujemy. A tu też wyszczotkujemy. Cyk. Futro pówka. A, czyli on mi daje futro, ale dalej żyje. A, takie buty. Futro lumbali. A ptak co mi da? Chodź tu ptaszku, nie uciekaj. Co od ciebie mogę zebrać? Opieka nad zwierzęciem. Nakarmienie i czesanie tego zwierzęcia wytworzy magiczny materiał, który można wpleść w wyposażenie. Memortek to mały ptak z niebieskimi cętkami, który nie wydaje żadnych dźwięków aż do chwili własnej śmierci. Łocie panie. Chodź tu, bo chcę z ciebie zebrać. Nie mogę z ciebie zebrać. A dałem ci jedzenie. A nie wyczesałem cię chyba, czekaj. Cyk, wyczeszemy go. Jak się parzy, jak się łasi, zobacz. Widzisz, jak mu się podoba. No masz tu papu. Ale fajny głos. Jak mlacka. A dopiero za 24 minuty się wytworzy. A od tego już mogę zebrać? Nie. Tu za 23 minuty. A tu? Tu też. Dobra. No to nic, spadamy stąd. Zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. Porozmawiaj ze Smykiem. Słucham, Smyku. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the co będę swoją odzież robił? Przeraża mnie to. More useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Wyjdź z menażerii, dobra, to wychodzimy stąd. Cyk. Wyczaruj zaczarowane krosno. A jak to mam zrobić? Jak mam to zrobić? Kolekcje, talenty, pokój życzeń. Może to zróbmy jakieś zajęcie. O, te zajęcie. Czekaj. Wyżej.
most. Zwierzęta z poziomu zarządzania zwierzętami. Wartość sprzedaży. A jak mogę to sprzedać? Nie, nie sprzedamy. Dobra. W lekcjach właśnie możliwe, że coś się... Czekajcie. Wodna ochrona, futro, pufka, czy na jeden z mniejszych? Czekaj, atrybut to specjalne cechy, które można dodać do wyposażenia w pokoju życzeń. Po odblokowaniu Krosna nowe atrybuty można znaleźć w rozsianych po Highlandach skrzyniach obozach bandytów. O, proszę bardzo. Ich mam więcej. Bandyci to są takie złe. To co jest? To co? Zwiększa obrażenia dodane przez incendio. O, proszę. Tu co jest? Zaczarowane krosno, które umożliwia nadawanie odzieży magicznej właściwości. No dobra, ale ozdobne przedmioty można wyczarować w pokoju życzeń. No dobra, czyli ja muszę w tym pokoju życzeń coś pokminić. Jak mam tu to wyczarować? Może na tabulatorze? Nie mogę tu latać. Co to jest? Pokażcie mi tu w misjach. Franek, przestań się bawić mikrofonem. Wyczaruj zaczarowany krosno, nagrody. No ale jak mam to zrobić do licha? Gredek, możesz mi pomóc? To się jakoś tu robiło, tylko nie pamiętam jak. O, tu ze Zgretkiem. Chcę cię poprosić o zmianę aury magicznymi materiałami. What did you ask me to do with my magical materials? Use the spellcraft to conjure an enchanted loom. Then you'll be able to weave your magical materials into your clothing. Come back to Deke once you've enhanced a piece of clothing. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Okay, zmieniliśmy pokój. Ale jak te krosno wyczarować? Do jasnej anielki. No dobra, zmienił mi aurę pokoju. Użyj magicznego wzoru. Gdzie są te magiczne wzory? Czekajcie. Może ja muszę jakoś tak, nie wiem. Książki latające. No, wiem właśnie. Ale nie idzie ich zebrać. One sobie po prostu tu latają, wiesz? Dobra, ja wchodzę do tego pokoju jeszcze raz. Czy ja mogę tutaj jeszcze coś tutaj wrzucić? Mogę je wszystkie wypuścić, popatrz. Niech se tu latają. I co mam wcisnąć? Ha. Teraz torba. I wypuszczę je wszystkie. Profesor Howard will never believe this. What do you need?
to łapiesz? Ja nie chcę ich złapać, ja chcę je wypuścić. Ty je łapiesz. Aha. Osiągnięto limit, więcej ich nie da się. Dobra, poczeszemy ich i damy im jeść. Nie chciałem. O nie, mylę się cały czas. Chcę ją wyczesać. 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 Ciebie też wyczesać, ciebie też wyczesać. Ciebie też wyczesać. Mam dużo tych magicznych szczotek. Ciebie wyczesać. Ej, gdzie mi uciekasz? Chodź się wyczesać. Z ciebie będę miał futro. O, tu mogę sobie pozbierać kamyczki. A tu można pływać nawet, zobacz. Ładny mam ten pokój. Mam. Ale one mi szybko wysychają tak magicznie. Dobra, czy mogę z kogoś zebrać futro? Nie mogę. A jak dam mu jeść? Nie zabijam. Chodź, bo chcę ci dać jeść. Masz jedzce i dawaj mi futro. Aha, mam. Ty masz jeść, proszę. I dawaj mi futro. Tak se mogę tu przychodzić i se zbierać. Fajnie, niech oni se tam siedzą. A resztę sprzedam tych zwierząt, bo już to mam pełno. Jak mam użyć tego magicznego wzoru? Inwentarz? Notatki, zasoby, przedmioty misji. Wyposażenie. Kurnia. Talenty. Czarna magia, podstawy, podkradanie się. Zaklęcia, może tu? Nie. Kolekcje. Misje. Kratka psa, kwa i krosno. Wyczaruj zaczarowane krosno, ale jak mam to zrobić? Książka. Wymagany poziom 15. Mam ten poziom. Czy nie mam? Który ja mam poziom? Czekajcie. Albo latać na jakimś ptaku. 21, no to mam. Zlatać na jakimś ptaku. Coś ty zrobił? Incendio. A to puszczę na... Wingardium Leviosa. A co ty robisz? Nic. To już nie ma tego przejścia dla zwierząt. Jest, jest. Gdzie? Zobaczysz zaraz, czekaj. Wyczaruj zaczarowane krosno. Tata, a czemu ty wszystko czytasz w Harrym Potterze? Zaczarowane krosno, które umożliwia nadawanie odzieży. Kamień księżycowy, mam go od cholery. Wyczarowanie.
Wyczarowanie. Gdzie tu jest takie coś jak wyczarowanie? Kolekcje. Miotły. Kładniki. O, tu będzie. Ha. Zaczarowane krosno, ale jak to zrobić? Które umożliwia nadanie odzieży magicznych, no i jako ozdobne przedmioty, nutkę, które można wyczarować w pokoju życzeń. Magiczne wzory można znaleźć w skrzyniach, a także zakupić w Hogsmeade. Niektóre mogą być również ukryte w pobliżu motyli i w menażeriach. No dobra, ale ja mam. Jest ptaszek, czyli mam to. Jak tego użyć? Czekajcie, może tu na tabulatorze coś się uda. Przepis. No, nie wiem jak mam to zrobić. Franek, co robisz? Dziurę mi zrobisz. Nie wiem, za cholerę nie wiem jak to zrobić. Tak, widzisz, że tu jest dziecko. Użyć zaklęcia wyczarowywanie. Dobra. Które to jest zaklęcie? Spowalnia zarówno obiekty, jak i przeciwników. Kontrola. Lewiosa. Transformacji. Acio. Depulso. Obrażenia. Zaklęcie wyczarowujące. To wiemy, zobacz. Dyk. I teraz musimy narzędzia i krosno. I musimy go postawić tam, gdzie chcemy. Można go jakoś obrócić. A ktoś wziął narzędzia i go zbudował? No. Wyczaruj. No i chyba chciałbym go jakoś obrócić. Obróć przedmiot. Nie da się obrócić. Da się, bo tu jest. O, tak, widzisz? No kurnia, dzisiaj wszyscy do mnie dzwonią. Wyczarowaliśmy. I tu to jest. Co to tata w ogóle robi? Dobra, i teraz będę mógł tutaj coś niby ulepszyć. Wyposażenie ma domyślną jedną podstawową statystykę ataku lub obrony. Magiczne materiały mogą zostać użyte na krośnie, by dodać i ulepszyć drugorzędną statystykę lub dodać do wyposażenia atrybuty. Wiele małych ulepszeń może znacząco zwiększyć siłę w walce. Nowe zwierzęta można ratować w ich siedliskach lub odblokować w misjach. Nowe przepisy na atrybuty można znaleźć w obozach bandytów. Akceptuj.
Okej, okay, na przykład, nie wiem, weźmiemy sobie czapę. Będziemy chcieli ulepszyć. Zobacz, ulepszenie. Ulepszenie wyposażenia. No i dobra. Tyk. I mamy ulepszone. Dobra, idziemy do Zgretka. Ulepszyliśmy. I teraz idziemy do Zgretka. Próbuję użyć zaczarowego krosna, aby nadać mojemu ubraniu magiczne właściwości. No to już przecież zrobiłem. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, to na przykład. Albo to. Zobacz ulepszenie. Ulepsz. Jeszcze raz mogę ulepszyć. No i dobra, ulepszyłem i to teraz mi zwiększa obronę. No i pięknie. Dobra. Się czegoś nauczyłeś? No. Zobacz atrybuty. Dobra, zrobiłem to, co miałem zrobić. A czemu dalej to nie znikło? Słuchajcie, może muszę je ubrać. Wyposażenie. I teraz nie wiem, na przykład. Gdzie był ten szalik? Tu? Nie, tu. No i to sobie ulepszyłem. I teraz mam założony. Wyzwania. Pokój życzeń. Ulepsz swoje wyposażenie 5 razy. Aha, dobra. I jeszcze muszę 3 razy. Będę musiał iść zaś pozbierać te wszystkie rzeczy od nich. Interakcja. Nie wiem, rękawiczki spróbujemy ulepszyć. Ulepsz wyposażenie. Dobra, i jeszcze raz coś muszę ulepszyć, na przykład okulary. Ulepszyłem. Menu wyzwań. Ulepsz swoje wyposażenie. Ukończono wyzwanie. No, ukończyłem. What did you ask me to do with my magical materials? Use the spellcraft to conjure an enchanted loom. Then you'll be able to weave your magical materials into your clothing. No to już zrobiłem. Come back to Deek once you've enhanced a piece of clothing. To nie ubieraj tego szalika, bo ci będzie za ciepło. No i widzisz? To jeszcze mam ulepszyć. Chyba, że chodzi o to, że ja jedną rzecz mam 5 razy ulepszyć, ale to... Dobra, ulepszę jeszcze raz. Gdzieś tu miałem ten do odbioru, nie? Nagrodę. Szatkap. Dobra, no to muszę jeszcze pozbierać w takim razie tam od nich ten towar. Chodźcie, mam tu od ciebie co zebrać. No chodź tu, nie bądź taki niegrzeczny. Chcę cię wyczesać. Ciebie przy okazji też wyczeszę. Ciebie już nakarmię. I ciebie przy okazji też nakarmię. Od ciebie już powinienem to zebrać. Za 16 minut dopiero mogę coś odebrać od niego. Od tego już mogę, dobra. Czekaj, nie da się ich pogłaskać, kochanie. Od ciebie mogę coś zebrać za 16 minut dopiero. A od ciebie mogę coś zebrać za 9 minut. A od ciebie? Od ciebie mogę, to czekaj. Masz. Od ciebie też mogę. I od ciebie też mogę. Dobra. Czeszemy sobie ich. Teraz karmimy sobie ich.
Masz jedzonko, ty masz jedzonko. I ty masz jedzonko. I teraz mogę od niego zebrać futerko. Ciebie też mogę zebrać futerko. Okej. I od ciebie też mogę zebrać. Dobra, a ty? Ty jeszcze 8 minut, a ty 15 minut, a ty? Ciebie mogę ogarnąć, to proszę. A chodź po jedzonko. I teraz dawaj mi futerko. Dobra, idziemy do tych. Od ciebie nie mogę nic. Od ciebie nie mogę nic. I od ciebie też nie mogę nic. Za 8 minut dopiero. Ciebie za 23 minuty. Muszę ich pozbierać więcej, zdecydowanie. Gdzie zbierać? Nie wiem, gdzie je zbierać, tylko to, że ja je pozbieram, to nic nie da, bo ja tu nie mam miejsca na nie. W tym ogrodzie. No właśnie, nie? Śmiałoby się jeszcze coś zmieściło, nie? A czekajcie, a mogę na przykład... A mogę na przykład... Ma jest. A jakbym na przykład wziął i tego schował do torby... Dawaj mi torbę. Nie krzycz! Chodź do torby. Od ciebie i tak na razie nic nie mam przez 7 minut. Teraz wypuszczę tego. Będę go mógł ogarnąć. Haha, jestem geniuszem. Tyk. Franek, weź mi ręce z tego mikrofonu, bo to wszystko słychać, jak ty tym stukasz. Dobra, masz jedzonko. I mogę z ciebie zebrać piórko. Pyk. A czy ja mam jeszcze jakąś lunbalę w tym? Mam. No to samo zróbmy z tym. Ty do torby. Ene due porba borba. Chodź do torba. I teraz wypuszczamy tą. Aha. I nakarmimy ją. Pyk. Jest. Franek, zostaw ten mikrofon w spokoju. Cyk. Najadła się i teraz mamy futro. Dobra, idziemy próbować dalej ulepszać, bo trochę nazbieraliśmy. O, czekaj. Nie mogę z nim nic zrobić. Chcę tu wrócić później. Idziemy do tego i co jeszcze tu możemy zrobić teraz? Sprawdźmy na ten szalik. O nie. Pióro świergotka. Teraz potrzebujemy jakiegoś. A tu? Tu możemy ulepszyć. Futro niupacza. Jezus, ja my tu musimy... O, tu możemy ulepszyć. No już poulepszałem. Dlaczego dalej jest ta sama? O nie, no normalnie już mnie to drażni trochę. Dziwna misja taka. Dodaj atrybuty do elementu ubrania. A, bo teraz jeszcze atrybuty muszę dodać. Ale to jak to zrobić? Jak dodać te atrybuty? Dodaj atrybuty do elementu ubrania. Jejku. Misje. Użyj, aby nadać mojemu ubraniu magiczne właściwości. Dodaj. No dobra, też to muszę na tym krośnie zrobić. Odejdźmy tu. Zaczarowane krosno. Zobacz atrybuty. Hurra, tak to trzeba było zrobić. No dobra. I teraz muszę iść do Zgretka.
Czyli po prostu nie czytam. No okej, okay, przepraszam. Dało mi się użyć krosna. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Menu wyzwań, masz nieodebrane nagrody. Okej. Okay. Menu wyzwań, mam nieodebrane nagrody. Gdzie? Tu. Dobra. Odebrałem sobie. Dziękuję. Dziękuję. Kolekcje. Co tu jeszcze jest? Dziękuję. I tu też coś jest. Dziękuję. Mamy to, Franio. Mamy to. Będę musiał za chwilę kończyć. Ale jeszcze jedną jakąś misję bym chciał zrobić. Czy dalej jest noc jeszcze? Bo jak tak, ukończ misję główną. Dobra, ja wychodzę stąd. No to chyba oszalałeś dzisiaj, że tyle czasu będziesz przed ekranem siedział. I ja teraz chciałem do Hogsmeade. To było gdzieś tu. Teraz nie pamiętam, gdzie to było. Magiczna rzepa to była? Czy... Dobra, idziemy poszukać. Bo tam był ten bożek, czy jak się to tam nazywało, który miałem zbierać. Ale czemu jest dzień znowu? Halo. Przecież już była noc. A teraz znowu jest dzień. Dobra, to wiecie co? Z racji, że... no ja muszę już kończyć. Nie wiem, czy to tak zostawię, czy po prostu dogram jeszcze później dalszą część, jak wrócę. Ale na tą chwilę muszę... na tą chwilę muszę po prostu kończyć, bo muszę się zbierać. Franek, ciągniesz mi za słuchawki! Jejku, synuś! Jak ci się nudzi i ci się nie chce tu siedzieć, to po prostu idź! Nie musisz tu być przecież! Tak? Nie wiem co zrobić, czy po prostu zakończyć na tym i zrobić taki krótszy odcinek. Możecie też dać znać w komentarzu, czy chcecie właśnie takie krótsze odcinki po półtorej godziny do drugi piątek, czy tak jak w Far Cry'a około 3 godziny. Może teraz po prostu zrobię taki krótszy, a następnym... No bo tutaj gdzieś w którymś tym budynku znalazłem tego... Ej, to mogę sobie otworzyć. To otwórzmy sobie to. Czekajcie, w którym miejscu to trzeba ustawić. O, gdzieś tu. Dobra, i teraz tym drugim muszę poruszać. Było? Mamy. Otwieramy. Open the door. Hurra, rozwaliłem kłódkę. Co tu mogę zebrać? Idę jeszcze do handlarzy. Nic tu nie mogę zebrać, bo mam pełny asortyment. Ale jakieś pieniążki se tu zebrałem. Nic więcej tu chyba... Czekajcie, gdzieś tu coś jeszcze jest. Ja nie wiem gdzie. Dobra, przez jedne drzwi weszłem, drugie wyszłem. Teraz mam to już cały czas otwarte. No dobra, można i tak. No wychodź stąd. Tu jest zamek, ale na pozycji trzeciej, to ja go nie jestem w stanie otworzyć. Dobra, jakiś handlarz by się przydał, któremu mógłbym posprzedawać trochę. Pokażcie mi mapę. Idziemy sprzedać, Franio? Tak. Do kogo? Gdzie jesteśmy? Tu. To najbliżej będzie tu chyba. Idziemy do Ollivandera. Ale mi tu jakoś ścina w tym Hogsmeade. Dziwnie. Ollivander, hej Ollivander. Czemu nie mogę do niego zagadać? Nie no, ale powinienem móc
Dobra, to idziemy do kogo innego. O, z tym mogę pohandlować. Miło cię widzieć. Ja nie chcę kupić miotły, chcę tu posprzedawać wyposażenie. To mi nie jest potrzebne, sprzedaj. To mi nie jest potrzebne, sprzedaj. To mi nie jest potrzebne. To też nie. To też nie. To też nie. To też nie. To też. Oj, to mogłem odkryć najpierw. To zostawię. To sprzedam. I to sprzedam. I to też sprzedam. Okej, okay, teraz już powinienem mieć więcej miejsca w tym. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Dobra. Ja też dziękuję. Revelio. Teraz już powinienem móc zbierać. To co chciałem, to posprzedawałem. Jak stąd wyjść? Nie da się stąd wyjść. Czemu mi tu tak zacina w tym Hogsmeade? Możesz wyjść. Jest tu gdzieś jakaś skrzynka, bo chciałbym sprawdzić, czy już mam miejsce w swoim wyposażeniu. Nie ma nigdzie nic. Jakoś dziwnie się to w tym Hogsmeade zaczęło mi lagować. Widzę, że FPS-y padły. Niby na tym, na OBS-ie pokazuje 60, ale... Bo nie chce mi się popływać. O, tu jest ta skrzynka z okiem, tylko muszę mieć zaklęcie niewidzialne. O, tak. Teraz powinienem... Aha, ja już ją odparłem, okej. Okay. Dobra. Czy tu mogę wejść tędy? Nie. Ja już tu wszystko wyzbierałem w tym Hogsmeade, tu już nic nie ma do pozbierania. Ło, jak się wskoczył ty. Tak z rozbiegu. Hop do wody. Dobra, tu już raczej nic nie pozbieram. No. Wiesz, czy ktoś jest? Może temu będę mógł coś sprzedać. No tylko to mogę sprzedać, ale to... Masz web do interesów. Nie wiem, co to było w sumie, no ale... A czy on ma ten eliksir na życie? Mam w sumie niby 5, ale... Torebki nasion... Nawóz... Nie. Nie ma. No one can say I don't keep a stack shelf. A właśnie, że nie masz towaru. A przynajmniej nie tego, co chciałem. Mogę go jakoś zaczepić? O, na zasadzie... Nie da się tak zaczepić byle kogo, tylko jak są na czerwono, nie? Czyli jak są wrogami. Pa pa ra, pa pa, I'm loving it. Na pokątną! Z chłopem nie idzie rozmawiać. Ale idzie do niego wejść. O, tu będą eliksiry. Eliksir. Muchy siadło skrzydlate. Eliksir skupienia. Wiganowy. Kupię se dwa. A trzy kupię. No, wszystkie mu wykupiłem. Bo to jest... no, na życie, nie? Je można jakoś wytwarzać, ale jeszcze nie wiem jak, więc też muszę się tego dowiedzieć. Ewentualnie jak wiecie, to możecie mi pomóc. Mogę ci coś sprzedać, czy nie mogę ci nic sprzedać? Nie mogę ci nic sprzedać, okej. Okay.
Ciekawe, komu będę mógł te zwierzęta sprzedawać, no bo mamy je jeszcze w torbie. O, tu jest gdzieś Demimos też. No, ale nie idzie tam wejść. Ja muszę tych Demimosów jeszcze ileś tam pozbierać. Ale gdzieś ty go widział. W środku chyba jest. Tylko, że tam nie wejdę, nie? Bo potrzebuję lepsze zaklęcie. Nie da się tak, synku, wiesz? No jest tu jakiś Demimos chyba w środku. Skoro tak powiedział, to on tu jest. No ale po pierwsze musi być noc, żeby go złapać. A po drugie... no nie mam tego zaklęcia jeszcze, nie? Na tym poziomie. Alohomora mam tylko na poziomie chyba drugim dopiero, czy pierwszym. O, patrzcie jak się... jak się podrobi ten... ukute skrzynie. Teraz się jakoś otwiera, nie? Ale ona mnie nie może wcześniej widzieć, czekajcie. Muszę się... cyk. I teraz się muszę skryć. Jak do niej podejdę taki niewidzialny, to będę mógł ją otworzyć. Haha. No właśnie. To mi podpowiedział mój szwagier. Pozdrawiam go serdecznie. Mapa mi znikła, widzieliście to? No. Dobra, słuchajcie, idę do Hogwartu, bo nic tu po mnie. Wieża astronomiczna. A gdzie jest pokój Slytherinu? Dziedziniec, co nie tu? Może tu? Ale gdzie ty chcesz pochodzić? Wielkie schody. Pokój wspólny Slytherinu. Dobra, i tu mogę się iść wyspać podobno. Żeby poczekać do nocy. Także zrobimy to jeszcze. Pójdę poszukać tego bożka. Deminoza, czy jak on tam się nazywa. I na tym będziemy kończyć dzisiaj, bo ja już muszę za chwileczkę uciekać. Właściwie ostatni moment. Skrzynia domu, umieść. Dobra, nieważne. Gdzie jest ta nasza wspólna sypialnia? Tu jest. I tu gdzieś powinno być łóżko i ja powinienem tu móc iść spać. No, ale nie ma. Dlaczego? Tam nie możemy, okej. Kurczę, nie pamiętam, gdzie można było iść spać. O, tu. Tylko gdzie jest moje łóżko? Alohomora. Mam jakiś zamek. Tyk. Okej. Komuś ukradłem jakiś przedmiot. Mogę sobie jabłko wziąć. Wiem, że w jakimś łóżku można było iść spać, ale... ale właśnie, w którym? Idziemy po drugiej stronie, może tu będzie moje łóżko. Też nie ma mojego łóżka. Czytaj pocztę. Wyposażenie odkryłem. Zabierz przedmiot do pokoju życia, aby odkryć jego właściwości. Ok. No gdzie jest to moje łóżko? Gdzie było takie poczekaj do rana? Czy poczekaj do nocy? Kurczę, nie pamiętam. Dużo rzeczy tu pozapominałem. Teraz jestem, że tak powiem, trochę
Dupce. To tak, mam chodzić od sypialni do sypialni i szukać swojej. Tam ta była moja, bo tam mogłem tą pocztę sprawdzić. No właśnie, żadne z tych, z tego co widzę. Chodzę od pokoju do pokoju. I w żadnym nie ma tego, że mogę się wyspać. A może ja coś mylę? Może to nie działało tak? Chyba to nie działało tak w takim razie. Skoro nie idzie. Wszędzie są te jabłka. Ej, nie chcę jabłek. Jabłek to ja mam pełno. No nie wiem. Może tu jest wejście do sypialni? Nie, tu jest wyjście z tego. Tak. Tu jest wyjście z tego pokoju. No, wyjście z pokoju. Ona znika, wiesz? I tylko jak podejdę... Jak podejdzie na przykład inny uczeń, to się mu nie otworzy. A jak ja podejdę, to się normalnie otwiera, bo ja znam hasło. Pokój wspólny Slytherinu. Nie wiem, jeśli wiecie, jak można tutaj przewinąć czas, a wiem, że można, tylko nie wiem jak, to będę wam wdzięczny za podpowiedź. A na dzisiaj będę kończył, no bo tak jak mówię, za 15 minut muszę być u lekarza, bo robię badania wstępne do nowej pracy. Tu nie wolno wchodzić. Ej, a jak ja zrobię taki myk magiczny, czekajcie. Wow. Nie chciałem tak, chciałem tak. Czy będę umiał tam wejść z zaklęciem niewidzialności? Też nie mogę. Nie da się tego tak przechytrzyć. Ciasteczko sobie wziąłem gdzieś? Tu mogę wejść. Czy tu jest moja sypialnia? Też nie. No wszystkie te sypialnie odwiedziłem. W żadnej nie mogę iść spać. Cholerę mi takie sypialnie, kiedy ja nie mogę się wyspać. Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy na świecie? Nie ty, panie, nie ty. Czekam na wasze wskazówki. Mam nadzieję, że pomożecie. No bo przecież nie będę chodził od sypialni do sypialni. To jest śmieszne. No właśnie. Czekajcie, a jeszcze raz się posłużę. Jeszcze raz się posłużę tym. Jak iść spać w Hogwarts Legacy. Dzień i noc można spać różnie, różnice w porze dnia. My wiemy, że można spać, ale nie umiemy znaleźć swojego łóżka. Ja się chcę bawić tutaj.
Opcja czekaj, dostępna z poziomu mapy gry. A. No i dobra. I tak się to po prostu robi, czyli pokoju wspólnego nie można tego zrobić. Dobra, to jeszcze raz mapa Hogsmeade. Alek. Chciałem się przesunąć, bo już mi tak niewygodnie było z boku. Mapa Hogsmeade i tutaj gdzieś, tylko nie pamiętam gdzie. Franek, dopiero tam poszedłeś i już jest hałas. Okej, okay, jestem z powrotem. I teraz chciałbym iść do tej magicznej rzepy, bo tam chyba był ten ten bożek, Deminoza. Tak mi się kojarzy przynajmniej, że to było tam. A jak nie, no to pozwiedzam po kolei wszystko. Ale wydaje mi się, że to było tu. To nie było tu. To był jakiś bar. Tylko teraz nie wiem, który. Revelio. Czekajcie, tu coś jest. Nie, zamek tu jest. W której części mapy to było? Ja sobie nawet wtedy chyba zdjęcie zrobiłem. No nic, będę próbował to przeszukać, bo wiem, że gdzieś tam jest ten posążek, a szkoda by było. Zaraz! A szkoda, żeby było, żebym go nie zebrał. Rebellion. Jak wejdę do środka, to będę wiedział, że to jest tu, nie? Ale to nie było tu. To nie było tu. Szukamy dalej. Co tu jest? Łocie, panie. Dobra, idziemy dalej, bo to nie było tu. Revelio. Poziom drugi. Kurczę, to było tam, gdzie byłem w tej poprzedniej misji. Ja się tam miałem spotkać z tym goblinem. I nie pamiętam, gdzie to było. Musiałbym sobie teraz włączyć ten ostatni odcinek. Je, kaczki mogę puszczać. Ale fajnie. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help. O, mam jeden. Zupełnie przypadkiem go odkryłem. Rebellion. Dobra, tu jest ten, który trzeba zrobić z zaskoczenia. Pyk. Protego.
Revelio. No dobra, chciałem znaleźć kamień. Znalazłem kamień. Nie co prawda tego, co chciałem. Ale... ale no cóż. No i dobra, poszukajmy jeszcze. Ja naprawdę muszę już kończyć. Z tobą się dogadać? Nie da się z tobą gadać. Dobra, wychodź stąd. Tu już byłem, nie? Tak, tu już byłem. No te alohomora mi się przyda, nie? Także musiałbym to zrobić. Ej, tej mogę zwierzęta sprzedać. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hare. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently, had a bad experience with someone shipping them hair from a Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt. Because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? Derricall feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricalls. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose. The cry on those things. Oh! But such marvelous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was. But add it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No. Best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Ona se chrumka, co za świnia. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. Super. What do you have for sale? Ja chcę pani sprzedać zwierzęta. Mogę czy nie mogę? Mogę. Sprzedajemy. I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. Dziękuję. A co mogę u niej kupić? No kupię sobie z wszystkiego po jednym. Mam dość kasy. Wszystko jej wykupię. To mi się przyda do robienia tych atrybutów, nie? A mam kasy dość, także... nie wiem, czy mi się to przyda, ale sobie kupimy. Dobra. Dziękuję. Do widzenia. Ma pani tu jeszcze jakiś bożek deminoza? Coś tu jest. Ale nie wiem co. Ej, takiego zwierzęta nie mam. Gdzie jest moja torba? Może będę umiał go spakować. Czekajcie, taka próba. Moja torba. Pyk. I... nie tak. Nie można uratować tego zwierzęcia, a te? Okej, okay, dobra, czyli nie da się od niej zawinąć zwierzęta, zahachmęcić. Widziałem gdzieś coś leciała, jakaś książka latająca, idziemy ją zebrać. No. Miss Peck from Brood and Peck and a customer lost a deer call around here. Dobra. I know we're not supposed to go down there. Kolejna. I just thought... strona przewodnika. Tam jeszcze coś latało chyba też. O, tu jest ten. Sprytnie się musimy schować.
I pyk. Mamy to. I mamy kolejną stronę przewodnika. Dobra, ja już nie chcę być niewidzialnym. Jeszcze mam jakiś worek pieniążków. Mam cię, Deminozie. O, gdzieś tu jest Deminos. Ale gdzie? W środku. No dobra, tylko do środka pewnie nie wejdę. A wejdę. Lohomora. No i cyk. Drugi. Posążek Deminoza jest mój. Dobra. Szybko to odblokujemy. Dobra, odblokowany. I mamy Deminoza kolejnego. Mamy to. Jeszcze coś tu jest. Czy możesz chodzić łaskawie szybciej? Czy na górze coś jest? Dobra, przeszukane chyba wszystko. A nie. Zgubiłbym to. Dobra, a to zaś 55 monet, za które mogę kupywać różne rzeczy. Więc szkoda by było. W tym Hogsmeade dużo tych Deminozów jest. To już jest kolejny. Tam jest skrzynia jeszcze jedna. A to jest ta, do której chyba trzeba się schować? Tak, trzeba się do niej schować. No to chowamy się. I następne 500. A, widziałam je, cwaniara. Jeszcze raz. Gdzie ty jesteś, skrzynio? Gdzie ty jesteś, skrzynio? I pyk, 500. Haha, przechytrzyłem cię. Jest niemożliwe, ile to frajdy sprawia, nie? Niby nic, a jednak. Kolejny Deminos poproszę. Nie ten zamek. Ten też nie. Już się kręcę w kółko. Cholera, że ja se też nie zapamiętałem, gdzie to było. Może tu? O proszę, zdobyłem magiczną pocztę. Nic więcej od ciebie nie chcę. Ania, zadzwoń do taty, zapytaj się, co chce. Za chwilę. Może tu będzie jakiś Deminos? Nie. Ojcie, panie, co ja zrobiłem? Jakiś wybuch. Pakujemy jakieś prezenty. Dobra, idziemy stąd, tu nic nie ma do mnie. You're back. Nice to see you again. Nie ma Deminoza. Ale może gdzieś tu z tyłu. Było tego dość sporo. Ja tu nie mogę użyć, okej. Revelio. Za cholerę nie wiem, gdzie to było, nie pamiętam. Tu nawet jakby było, to nie mogę tego odblokować. Revelio. Z
dałem chłopu 10 dolców za to, że se gra. Wszędzie są pozamykane. Zbliżymy się na tą mapę, Hogsmeade, może mi coś przyjdzie do głowy. To było gdzieś... Na pewno gdzieś, gdzie już byłem, czyli gdzieś, gdzie ten proszek jest aktywny. Idziemy tu, w tą część. No tu już się przenosiłem i tu już zwiedziłem wszystko, więc spróbujmy w tą stronę. Tam można było się piwa napić, z tego co pamiętam. Dobra, wejdźmy tu. To nie tu. Wychodzimy stąd. Może tu? Nie wiem. Możemy to odblokować, więc odblokujmy. Dobra, mamy to. Mamy to. Nawet szybko poszło. Okej. Revelio. Bił się chłop do komuś do domu. Obrabował mu skrzynię. Jest. Kolejny. Warto było tu wejść. Jeszcze coś tu dzwoni. O gdzie? No tam nie da się wejść. Chyba, że to na dole. Zobaczmy. Nie, może na zewnątrz. Dobra, ale mamy posążek Deminoza. Książka tam latała. Chodź tu, książko, do mnie. Gdzie ta książka? Latała tam gdzieś. Mam cię. Tu zablokowane. Że tu? Nie, to nie było tu, zdecydowanie nie. Znowu się gdzieś przesunąłem, nie w tą stronę, co? No właśnie. Może to było w księgi i zwoje? Chodźmy tam. No gdzieś to musiało być, no nie ma innej opcji. Zaznaczmy sobie to. I tu jest ten. Revelio. Jest co? Oliwander, nie? Tak, ale od Oliwandera nic nie chcemy. I nastał dzień, tak długo tego szukałem. Ale to nic. Bo teraz już wiem, nawet jak... Też nie, to... Tu naprzeciw. Też chyba nie, co? Też nie. Muszę to naprawić teraz. Gdzie jest reparo? Ania, ja wiem.
Książki już znikły, zanim ja znalazłem na zaklęcie. Revelio. Też to chyba nie było. Już byłem w ogóle. Okej. Może tu? Nie, nie. Tales of Beedle the Bard still intrusive. What do we have here? A demigod. No tu jest Deminos, ale nie da się tam wejść. Tu też się nie da wejść. Dobra, no nic, na dziś chyba to by było na tyle, bo ja naprawdę muszę już kończyć. A nie znajdę tego teraz. A może znalazłem właśnie? Nie. To nie było tu. Ale mogło to być gdzieś tu. Tak, to było tu. Tylko muszę zaczekać teraz. F. Tak. Tyk. I to był ten. To był właśnie ten. Dokładnie tak. I tym oto sympatycznym akcentem możemy sobie zakończyć. I następnym razem spotkamy się tutaj. Ja jeszcze sobie tylko zapiszę. No trochę zrobiliśmy, bo zrobiliśmy całe zadanie z tym z Gretkiem. Z czego jestem bardzo zadowolony. O, teraz mogę sobie to pozakładać, ale nie chcę. Po co? Nie ma takiej potrzeby. To też bym mógł założyć, ale nie potrzebuję. Dobra. Na dzisiaj to wszystko. Ja sobie tylko szybko zapiszę. Gdzie to było? W ustawieniach. Zapisz grę. Cyk. Nadpisz zapisaną grę. Zapisywanie. No i co? Bardzo serdecznie wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że się podobało. I że zobaczymy się za tydzień w Far Cry 6, o ile zdążymy z wujciem nagrać. Także tyle z mojej strony na dziś. Napiszcie, co myślicie o moim gameplayu. Ewentualnie jak macie jakieś podpowiedzi, to... no to będę za nie wdzięczny. No i do zobaczenia następnym razem. 2 godziny 4 minuty, myślę, że spoko, wystarczy. To tyle ode mnie, do usłyszenia, pa pa.